Witam Was, to jest nasza druga część tego poradnika. Niestety, cały poradnik nie zmieści się w jednej długości czasu nagrywania banika, bo to jest tylko 10 minut, więc w 10 minut się nie zmieści, więc na czym skończyliśmy. Więc tak, wzięliśmy diamentowy mieczyk i skończyliśmy na komendzie enchantowania. Czyli enchant sharpness 5, tak właśnie, czyli mówiłem wam to, że jak właśnie nikt nie zna enchantów, to po prostu piszemy enchant i pokazują się wszystkie enchanty na dany item, który można zenchantować. Jeżeli sobie też na ostrość, to aspekt 2. Sorry, źle napisałem.2. Proszę. Ja już więcej czatów nie robię, bo to jest najlepszy czat. Według mnie to jest najlepszy czat, jaki można zrobić na mieczyk. Więc według mnie już nie trzeba więcej enchantów robić. Ok. Kolejna komenda. To będzie takie TNT, które już coś wysadzi, nie? Antioch. Ale to jest na szczęście tylko jedno TNT. To wysadza. Pojawia się takie TNT pod ziemią. I rozwala część, gdzie było miejsce, gdzie było postawione TNT. Kolejna komenda to pokazywałem kill. Jeśli to pokazywałem już, to przepraszam, ja niestety nie pamiętam dobrze. Tak się killuje gracza. Ale to chyba też większość osób wie. Dobra. To już są naprawdę takie. Teraz to będą naprawdę bardzo ciekawe komendy. Jedne z najciekawszych, nie? Na przykład, jeżeli chcemy zobaczyć ekwipunek naszego gracza. In C. To pisujemy in C no, i nazwa gracza. I proszę bardzo, tutaj jest ekwipunek mój, możemy temu graczowi zabierać z ekwipunku albo dawać z powrotem. Jeżeli chcemy zobaczyć, jakie ma itemki w Ender Chestie, to po prostu piszemy Ender Chest. I widzimy skrzynię kresu gracza, któremu pisaliśmy, na którego i widzimy ekwipunek gracza po prostu. Ja mam akurat w ekwipunku zbroję ochrona 4. Kolejna komenda. Dajmy sobie game od 0, bo tylko na game od 0 to pokazywałem jeszcze raz. Jeżeli to pokazywałem w poprzedniej części, to przepraszam. Nie pamiętam niestety, co pokazywałem, a co nie. Ale po prostu, jeżeli chcemy podpalić gracza komendą, to po prostu wpisujemy burn, nazwa gracza, czyli i ilość sekund. Możemy też na minuty. A nie, na minuty nie możemy, możemy tylko na sekundy, ok. To ja się chyba spalę. Nie, na szczęście się nie spaliłem. O, i pewnie was zdziwi, dlaczego mam tak wysoki level. Dobra, jeżeli ktoś chce, żeby jakaś osoba miała taki wysoki level, to piszemy po prostu XP Antoni 6 i po prostu ilość doświadczeń. Ja niestety już więcej doświadczeń nie mogę mieć.
ponieważ mam maksymalny level. Wszystko mam na maksa. No widzicie, niestety nie mogę mieć więcej więcej doświadczeń, ponieważ mam maksymalny level. Dobra. Jeżeli chcemy mieć jeżeli jesteśmy głodni, nie? To nie musimy jeść, tylko wystarczy napisać fit, to zapełni nasz głód. Proszę bardzo. Tak. Jeżeli chcemy ustawić warp, to piszemy set warp i nazwa warpu. I wtedy oczywiście wystarczy wpisać jakiś warp, na przykład warp parkour i jesteśmy w tym miejscu. Czyli po prostu piszemy warp i tą nazwę i jesteśmy w tym miejscu, teleportujemy się do niego. Kolejna komenda to tp. Nazwa gracza i potem najpierw wpisujemy nazwę innego gracza i potem dopiero nazwę twojego niku i ta osoba się tepa do ciebie albo po prostu możemy się tepnąć do tej osoby i teleportujemy się do niej, ale niestety nikt poza mną nie gra na serwerze. Jeżeli chcemy sprawdzić, ile jest graczy, to po prostu pisujemy list. Jeden player. No, akurat ustawiłem sobie na jedną osobę, bo jeżeli chcę grać sam, to po prostu ustawiam na jedną osobę. Ale maksymalnie mogę sobie dać na 10. Okay. Ile mam jeszcze czasu? 7,5 minuty. Kolejna komenda komenda na przykład efekt nazwa gracza, na przykład to jest rodzaj, czyli to jest siła akurat na 100 sekund i na przykład maksymalna siła, nie? I teraz mam bardzo silną łapkę, proszę bardzo, pokażę wam to. Spawnie teraz. Dobra, to teraz wam pokażę. Żeby wypływać swoją łapkę, to wam muszę pokazać, jak zespawnić jakieś potworki. To po prostu piszemy spawn mob. Powiedzmy na przykład nazwę jakiegoś potworka, czyli speeder i ilość. Ja mogę maksymalnie 10, ale mogę tak cały czas spawnić. Mam akurat dany dedykator hologram. Jeżeli chcemy killnąć wszystkie moby, to po prostu piszemy kill all mobs. Nie wiem, ja tylko moby wszystkie umiem killować. Sorry. Następna komenda. Jeżeli chcemy sprawić warpy, to piszemy po prostu warps. Warp jak z jedzenia. Okej. Możemy jeszcze dać też efekt. Ja na razie znam komendy na szybkość i na siłę. I jestem teraz szybki, bo mam akurat ustawione na 2,55. Dobra. To ja sobie teraz zapełnię swój głód i wyłączę tą moją szybkość. Po prostu wtedy ustawiamy na 1 sekundę, to się po prostu wyłączy. Tak, to się wyłączy. I po prostu, jeżeli jesteśmy na game od 0, to po prostu piszemy fly i mamy też